Błogosławiony Wincenty Kadłubek urodził się w 1161 roku we wsi Karwowie pod Opatowem, należącej do województwa kieleckiego. Ojciec jego zwał się Bogusław, matka Bogna. Jak widzimy, nosili ładne polskie imiona, które poszły u nas w zapomnienie. Trzeba znowu dawać dzieciom na chrzcie świętym imiona patronów słowiańskich. Wychowany bogobojnie w naukach początkowych w Krakowie, wysłany był na wyższe studia za granicę, gdzie uzyskał stopień doktora teologii. Wróciwszy do kraju, został kapłanem, a później proboszczem Sandomierza. Mądrością i pobożnością wszystkim przyświecał, stąd biskup krakowski Pełka używał go do rady i załatwiania spraw ważnych. Po śmierci Pełki kapituła go jednogłośnie wybrała biskupem krakowskim w 1207 roku. Ująwszy rządy diecezji w swe ręce, przestrzegał pilnie karności kościoła, wizytował kościoły, głosił wszędzie sam Słowo Boże, nawiedzał chorych, wspierał sieroty, młodzieży pomagał do ukończenia nauk. Gdy kościół katedralny stracił przez ogień szaty kościelne, postarał się swym kosztem o sprawienie nowych. Wsie dziedziczne zapisał klasztorom w Jędrzejowie i Koprzywnicach. Na godności duchowne godnych ludzi dobierał. On to świętego Jacka i świętego Czesława kanonikami uczynił. Pomimo zajęć diecezjalnych znalazł jeszcze czas na napisanie kroniki polskiej, chcąc, aby ziomkowie dokładną mieli historię swego narodu. Przez lat 10 nieznużenie sprawował rządy diecezji, a chcąc koniec żywota wyłącznie poświęcić Panu, uzyskał od papieża Honoriusza III zezwolenie na złożenie biskupiej godności i wstąpienie do klasztoru. Jakoż w roku 1218 zamknął się w klasztorze jędrzejowskim w Brzezinach u ojców cystersów, gdzie odprawiwszy w uniżeniu i pokorze nowicjat, śluby zakonne po roku złożył. Ćwiczył się bez ustanku w rozmaitych cnotach, ciało swoje postami umartwiał, na rozmyślaniu i modlitwie długie trawił godziny, a choć był biskupem, stał się wzorem posłuszeństwa względem przełożonych zakonu. Przez lat 5 pracował święty Wincenty Kadłubek w ukryciu zakonnym na zapewnienie sobie zbawienia. Zmarł 8 marca 1223 roku, a Bóg wsławił go po śmierci wielu cudami. Papież Klemens XIII zaliczył go w poczet błogosławionych.